Dzień dobry, Justyna Drozd i program Na Gorąco. Równie gorący będzie nasz dzisiejszy temat. Porozmawiamy o sytuacji kętrzyńskiego szpitala. A z nami goście Michał Kochanowski, starosta kętrzyński oraz Wojciech Glinka, dyrektor szpitala powiatowego w Kętrzynie. Dzień dobry, witam serdecznie panów. Kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, jest pan na swoim stanowisku dość krótko, z tego co obliczyłam jakieś 7-8 tygodni, ale już widzimy, że pan intensywnie pracuje, aczkolwiek nie wszystkim to się akurat podoba. Jednym z pierwszych kroków, które zdecydował się pan podjąć, było zawieszenie działalności oddziału chirurgii ogólnej wskutek wykrycia szeregu nieprawidłowości związanych z umową zawartą z prywatną firmą na prowadzenie tegoż oddziału. Czy ta decyzja była konieczna, czy nie widział pan naprawdę innego wyjścia? W tamtym momencie, czyli pod koniec poprzedniego miesiąca, decyzja wydawała się konieczna. W tej chwili z perspektywy kolejnego miesiąca uważam, że decyzja była jedyna słuszna, bo oprócz analizy dokumentacji finansowej czy kadrowej dochodzi jeszcze analiza dokumentacji medycznej, do której też mamy sporo zastrzeżeń, delikatnie mówiąc. Także chciałbym państwa uspokoić. Czasowe zawieszenie działalności oddziału nie jest niczym szczególnym. Jedynym głównym celem, który nam przyświecał, jest zapewnienie państwu, znaczy mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego, odpowiedniej opieki medycznej. I ponieważ stwierdziliśmy, że oddział chirurgii, który funkcjonował przez cały rok w takim, a nie innym kształcie, nie jest w stanie tego bezpieczeństwa zapewnić, konsekwencją była jedyna racjonalna decyzja, czyli czasowe zawieszenie działalności oddziału do czasu utworzenia nowego składu personalnego, który zapewni państwu właśnie, państwu mieszkańcom tego powiatu bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. Tylko tyle. A na czym opiera się to bezpieczeństwo? Proszę państwa, oddział chirurgii ogólnej jest oddziałem w szpitalu bardzo istotnym. Szpital, jak państwo wiecie, niewątpliwie funkcjonuje w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy jeden z państwa bliskich ulega wypadkowi i powiadamiacie pogotowie ratunkowe. Dyspozytor w Olsztynie widzi online mapę aktywnych oddziałów urazowych, czyli chirurgii również, naszej kętrzyńskiej, oraz aktywne ambulanse sanitarne. I wydaje polecenie najbliższemu ambulansowi, proszę udać się w miejsce wypadku i przewieźć pacjenta, w tym wypadku do oddziału chirurgii ogólnej w Kętrzynie. Jeżeli jest to uraz wielonarządowy, do zapewnienia bezpiecznego zabiegu pacjentowi niezbędna jest odpowiednia obsada lekarska. W naszej ocenie nie byliśmy w stanie tego zagwarantować, dlatego też powtarzam po raz kolejny, dla państwa bezpieczeństwa musieliśmy podjąć tą trudną, niezwykle trudną, ale naprawdę przemyślaną i skonsultowaną z wszystkimi możliwymi instytucjami w województwie decyzję. Na jaki czas była zawarta ta umowa? Mówimy o umowie na zarządzanie oddziałem, na obsadzenie stanowiska ordynatora. Dokładnie. Ta umowa była zawarta od dnia 1 maja do 30 kwietnia, więc wygasła w sposób naturalny i z przyczyn, o których wcześniej mówiłem, nie zdecydowaliśmy się na jej przedłużenie. Czy jej przyjęcie w pana ocenie mogło odbyć się bez wiedzy ówczesnego starosty, a jedynie przy akceptacji dyrektora szpitala? Trudno mi o tym mówić. W każdym razie oczywiście zawieranie tego rodzaju umów jest wyłączną kompetencją dyrektora. Także dyrektor nie ma obowiązku konsultowania ze starostwem tego rodzaju decyzji. Chociaż ja uważam, że w obecnej sytuacji jest to trochę ryzykowne. Dobrze jest jednak tak poważną decyzję skonsultować z organem założycielskim, bo w sumie to organ założycielski odpowiada za szpital. I to tutaj wydaje się, że jeżeli podjął to tylko dyrektor poprzedni dyrektor bez konsultacji ze starostą, zrobił to na własne ryzyko, mając do tego prawo, ale ja bym chyba tak tego nie zrobił. Ja bym chciał ewentualnie tutaj, proszę bardzo, jeśli chodzi o to pytanie, dopowiedzieć. Trzeba faktycznie odkłamać pewien temat, który funkcjonuje gdzieś w przestrzeni publicznej, jakoby zawieszenie tymczasowe, podkreślam to, co dyrektor powiedział, oddziału chirurgii ogólnej, stanowiło katastrofę czy coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o szpital powiatowy w Kętrzynie. Oczywiście tak nie jest. Jest to praktyka, która dotyczy wielu powiatów, wielu szpitali, gdzie czasowo pewne oddziały przestają funkcjonować, żeby przemodelować ich funkcjonowanie, poprawić ich jakość, a na tym nam najbardziej zależy.
niektórzy mnie pytają nawet, na komisjach były te pytania, czy na przykład jeśli ktoś złamie, kolokwialnie mówiąc, rękę, to czy uzyska pomoc w kętrzyńskim szpitalu? Oczywiście uzyska, ponieważ pozostałe oddziały funkcjonują w sposób odpowiedni, są w odpowiedni sposób zabezpieczone, pracują tam również wybitni lekarze, dobrzy specjaliści, ogólnie kadra szpitala, chciałbym powiedzieć, w dużej większości, w znaczącej większości są naprawdę ludzie oddani, którzy codziennie serce zostawiają w tym szpitalu na rzecz nas, pacjentów, na rzecz mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Z czym my się spotkaliśmy na początku tej kadencji i co jest taką ambicją tego zarządu, tej Rady Powiatu? Proszę wyobrazić sobie sytuację, że przez 4 lata poprzedniej kadencji w szpitalu powiatowym w Kętrzynie było 6 dyrektorów. To jak można mówić o budowaniu stabilizacji, o budowaniu dobrego wizerunku szpitala, skoro średnio, częściej niż raz w roku wymieniana jest kadra zarządzająca szpitalem? My dzisiaj postanowiliśmy, że z tą zasadą, z tą taką tradycją już kętrzyńskiego szpitala chcemy na pewno zerwać i chcemy skończyć. Stąd długo dosyć konkurs na dyrektora szpitala trwał prawie 3 miesiące, bo to jest druga procedura. Rada Powiatu wyznacza komisję konkursową i chcemy, żeby zmienić oblicze naszego szpitala, to musimy też zacząć od zmiany takiego podejścia co do jego organizacji. Dzisiaj mamy od niecałych, tak jak Pani wspomniała, 2 miesięcy nowego dyrektora, który po analizie dokumentacji finansowej, organizacyjnej, medycznej, dzisiaj również, chociaż to też zadania są ordynatorów i dyrektora do spraw medycznych, podjął taką, a nie inną decyzję. Ale Pani pytanie dotyczyło, czy podpisywanie umów tak ważnych, tak strategicznych na prowadzenie oddziału mogło się odbyć bez wiedzy poprzednich władz powiatu. Tego nie wiem. Ale Pani szczerze powiem, że ja sobie nie wyobrażam, jako obecny starosta, żeby dyrektor, z całym szacunkiem Panie Dyrektorze, do Pana decyzji, do Pana autonomii, do Pana wiedzy, żeby decyzje, które są tak ważne dla szpitala, tak ważne dla powiatu kętrzyńskiego, dla mieszkańców, dyrektor nie konsultował tego ze starostą lub zarządem. Ja nie mówię tutaj o ręcznym zarządzaniu szpitalem, bo oczywiście dyrektor za to odpowiada, to są kompetencje dyrektora. Natomiast jako starosta nadzór nad tą placówką jest w mojej ocenie tak bardzo ważny, jak nad żadną inną. Nic się nie stanie, jeśli nie wyremontujemy kilometra drogi, jeśli nie wykosimy jakiegoś pobocza. Nic się nie stanie, jeśli będziemy jakieś mieli problemy z naborem chociażby do jednej czy drugiej klasy w szkole. Mówię o kompetencjach ogólnie powiatu, o zadaniach powiatu. Natomiast sprawa szpitala jest tą sferą działania powiatu, zadań powiatu, która ma związek z ochroną naszego zdrowia i życia, że tutaj relacje pomiędzy zarządem a dyrektorem uważam, że powinny być bardzo częste i wszystkie decyzje, które dotyczą tych zadań, działań strategicznych dla szpitala, muszą być w mojej ocenie konsultowane z władzami powiatu. No właśnie, bo tutaj nie wystarczy zdanie, jest stabilna sytuacja szpitala. Słynne to zdanie, bardzo często je słyszałam od poprzedników. Dobrze, ale panie dyrektorze, chciałabym zapytać, jak długo jeszcze może potrwać to zawieszenie oddziału? Co najmniej do końca czerwca. Ale to jest dobra wiadomość dla Państwa tak naprawdę, bo chcemy skompletować zespół, który docelowo będzie funkcjonował przez lata. Można w tej chwili, jeśli chodzi o rynek lekarzy, o możliwość pozyskania odpowiedniego chirurga o odpowiednich kwalifikacjach, jest to sprawa dość trudna, ale nie jest to sprawa niemożliwa. Niemniej jednak trudno jest kogoś, kto ma umowę na określony czas jakiś podpisany i chciałby zmienić miejsce pracy, nakłonić do przejścia z dnia na dzień. Okres wypowiedzenia trwa, to jest co najmniej miesiąc. Także tutaj apelowałbym o spokój i chciałbym prosić też o zrozumienie tej sytuacji. Naprawdę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa państwa o wiele lepszą sytuacją jest poczekanie jeszcze chwilę i skonstruowanie oddziału w składzie personalnym docelowo akceptowalnym, że tak powiem, niż robienie czegoś na łapu-capu.
Dobrze, a jak wygląda sytuacja na innych oddziałach? Czy ich funkcjonowanie nie jest zagrożone? Znaczy generalnie we wszystkich szpitalach powiatowych nie jest to tylko problem szpitala Kętrzyńskiego. Jeśli chodzi o kadrę lekarską, sytuacja jest bardzo napięta. To zwykle nie ma tam luzów kadrowych, nie ma osób niezbędnych. To jest zwykle tak, że jest dokładnie tyle, ile być powinno. Już tak naprawdę jest to, te normy są bardzo wyżyłowane. Trzeba by powiedzieć w tym momencie, wracając do roku ubiegłego, że szpital w roku ubiegłym, w maju, gdy został odwołany dr Tytman, spotkała w mojej ocenie klęska żywiołowa. Odeszło 11 wykwalifikowanych lekarzy, to jest 1/3, około 1/3 składu. Odrobienie tych strat w ciągu 2 miesięcy jest niemożliwe, bo w ubiegłym roku od maja do kwietnia, tam powiedzmy do stycznia, żadne specjalne transfery, w cudzysłowie, medyczne się nie odbyły. 1-2 osoby może przyszły, żeby pracować w pełnym wymiarze godzin. I to jest problem szpitala. Ale tutaj mamy ja jako dyrektor szpitala, wspólnie z powiatem, mamy pełną determinację, żeby ten proces odwrócić, żeby ci, którzy odeszli, chcieli do nas wrócić. Szukamy też nowych osób. To trochę potrwa. To nie jest tak, że lekarze czekają w kolejce, żeby u nas pracować. Proszę popatrzeć, posłuchać wiadomości telewizyjnych ze świata, z Polski. Są szpitale, które mają zawieszone działalność kilku oddziałów. Też na pewno szukają. Ale powtarzam raz jeszcze. Spokojnie damy sobie z tym radę, byleby nam nie przeszkadzać, bo to jest też... Apeluję do Państwa, polubcie swój szpital. Naprawdę to nie jest zły szpital. Szpital nie zasługuje na tak złe opinie, może bardzo emocjonalne, które pojawiają się czasami pod artykułami w internecie. Szpital nie jest ani mordownią, ani umieralnią. Proszę mi wierzyć, że my ratujemy życie setkom ludzi. Oddział wewnętrzny funkcjonuje wzorowo. Oddział ortopedyczny funkcjonuje wzorowo. Pediatria funkcjonuje wzorowo. Naprawdę wszystkie inne oddziały także funkcjonują normalnie. Był i jest jeden duży problem z chirurgią i wspólnie ze starostwem, z zarządem powiatu, z panem starostą, myślę, że to bez problemu to załatwimy. Tylko potrzebujemy na to trochę czasu i Państwa życzliwości. Ja bym też chciał powiedzieć, z jakim stanem faktycznym myśmy się spotkali na początku tego roku. No właśnie chciałam nawiązać teraz do pana starosty, bo rozwiązanie umowy z firmą, która do tej pory świadczyła usługi na oddziale chirurgii... To nie jest rozwiązanie, nie przedłużenie, im wygasła umowa. W sposób naturalny wygasła, nikt niczego nie rozwiązywał. Po prostu 30 kwietnia skończyła się umowa i my jej nie przedłużyliśmy. Mamy prawo pełne. Ale określił to pan mianem zdetonowaniem bomby. O jakich właściwie tutaj nieprawidłowościach możemy mówić i co szczególnie pana niepokój wzbudziło? Panie redaktor, w tym okresie, kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy na temat czasowego zawieszania oddziału, to nami też targały pewne emocje, ponieważ sytuacja z jednej strony jest, może wydawać się też i naturalna z punktu widzenia zarządzających, ale jakby odium opinii publicznej, która obserwuje nas, niektórzy zrozumieli to troszkę właśnie opacznie, myśleli, że to w ogóle dotyczy również innych oddziałów i staraliśmy się tłumaczyć, że i staramy się tłumaczyć, że tak nie jest. Na początku tego roku, kiedy zarząd podjął decyzję o odwołaniu pana dyrektora Jerzego Godlewskiego, który no, był dyrektorem przez ostatnie 8 miesięcy, a tak naprawdę już 3 razy był dyrektorem w szpitalu powiatowym w Kętrzynie, myśmy spotkali się z sytuacją taką. Nie wykonano odpowiedniej liczby endoprotez na oddziale chirurgii urazowej. I tutaj to groziło dla nas konsekwencjami dużymi finansowymi. To na szczęście dzięki interwencjom i w Narodowym Funduszu Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia, dzięki szukaniu pewnej interpretacji przepisów prawnych, rozporządzeń, uda się ten kontrakt przywrócić do kontrakt, który będzie funkcjonował nadal w szpitalu powiatowym w Kętrzynie. To daje nam pewne możliwości dodatkowe finansowe pozyskania. Drugą rzeczą jest to, że myśmy od kwietnia jako szpital powiatowy po 10 latach przywracamy funkcjonowanie pogotowia ratunkowego pod auspicjami szpitala powiatowego i pod auspicjami powiatu. Tego przez 10 lat w powiecie kętrzyńskim nie było, więc musieliśmy dokonać pewnych zmian organizacyjnych i formalnych, ponieważ mam też wątpliwości pewne, ale już nie chcąc wracać do historii, czy zarząd poprzedni miał świadomość, w którym kierunku
idzie szpital, jeśli chodzi chociażby o endoprotezy, chociażby o pogotowie ratunkowe, to na szczęście w porę zajęliśmy się tym i dzisiaj można powiedzieć, że to jest sukces. Już sukces szpitala, już sukces tej kadencji. Kończymy remont izby przyjęć. Zmieni to oczywiście znacząco wizerunek szpitala, przynajmniej w takim znaczeniu jakiejś bryły, wnętrza, tak, jakiejś jakości obsługi, w ogóle samopoczucia pacjentów, którzy w izbie przyjęć, przecież to jest pierwszy kontakt najczęściej ze szpitalem. I to są rzeczy, którymi się też zajmowaliśmy od początku roku, załóżmy właśnie do marca, do kwietnia. I tutaj ukłony też wobec dyrektora do spraw medycznych, pana Jana Fabczaka, który też teraz współpracuje tutaj z panem dyrektorem, że udało się to zrobić. My dzisiaj powiat z własnego budżetu przeznaczy duże środki finansowe na zakup karetek, również przy wsparciu miasta Kętrzyn, to trzeba podkreślić i tutaj również podziękowania w kierunku radnych i burmistrza miasta, że z takimi inicjatywami wychodzą. I myślę, że te sytuacje porządkowe, które robimy, mają już swoje pewne odzwierciedlenie, a zintensyfikowanie działań na polu właśnie szukania kadry nowej medycznej w niedługim okresie, bo pani pyta o czasokres, to czasami ciężko jest powiedzieć, czy to jeszcze tydzień, czy dwa tygodnie, czy może miesiąc, też przyniesie takie pozytywne skutki i jest pomysł na szpital. Mamy założenia, mamy cele, do których będziemy dążyć na pewno. To są dalej sprawy i związane z modernizacją budynku i z zakupieniem nowego sprzętu, a co ważne też pozyskaniem kadry. To, co się stało, tak jak pan dyrektor powiedział, odejście tylu specjalistów w zeszłym roku, odwołanie dyrektora Tytmana, które było jakby konsekwencją zmiany w składzie zarządu powiatu. Ja to powtarzam, nie chcąc już wracać czasami do historii, ale no kuriozalne było na 8 miesięcy przed wyborami samorządowymi odwoływanie ówczesnego starosty pana Ryszarda Niedziułki. I niestety uważam, że właśnie 8 miesięcy przed wyborami, w marcu 2017 roku, to jest ten moment grzechu pierworodnego, który spowodował dzisiaj taką sytuację w szpitalu, a nie inną, jeśli chodzi chociażby o oddział chirurgii ogólnej. Wiemy także, że do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa, w sprawie wyłudzeń finansowych na kwotę 84 tysięcy złotych. Tak jest. No niestety po analizie grafików pracy w czasie ordynacji dziennej, czyli od godziny tam 8 do 15 i po analizie faktur oraz po wzięciu wiadomości, że lekarz, który wystawia u nas faktury za ten czas, za pracę w tym czasie, jednocześnie pracował w Bartoszycach w tych samych godzinach, no nie pozostawia nam jakiejkolwiek furtki. My musimy jako szpital zareagować i powiadomić stosowne organa, żeby sprawę zbadały, tym bardziej, że sam pan doktor pytany przez nas i ustnie, i w formie pisemnej odmówił udzielenia odpowiedzi na te pytania. Nieprawidłowości w szpitalu wiązały się nie tylko, jak wszystko na to wskazuje, z poważnymi stratami finansowymi, ale oznaczały przede wszystkim pogorszenie warunków leczenia. Poszkodowani zostali niektórzy pacjenci oraz ich rodziny, a kilka spraw trafiło na drogę sądową. To jest bardzo delikatna sprawa, ponieważ mnie jako dyrektorowi, ja nie mogę oceniać tych spraw od strony medycznej, ponieważ do tego są powołane stosowne instytucje. Ale bardzo niepokojącym jest fakt, że w przeciągu ostatnich miesięcy co najmniej 5 spraw jest badanych przez prokuraturę. Wszystkie dotyczą spraw, przypadków z oddziału chirurgii ogólnej. Są to sprawy bardzo poważne. Są to sprawy związane ze śmiercią ludzi. A to jest tragedia tak naprawdę tych osób i wszystkim bliskim składam w tym miejscu naprawdę najszczersze wyrazy współczucia. Dlatego też między innymi zdecydowaliśmy się ze względu na nagromadzenie tych zdarzeń bardzo dla szpitala złych. Zdecydowaliśmy się na czasowe zawieszenie oddziału. Raz jeszcze powtarzam, robimy to nie z własnej jakiejś chęci rewanżu czy chęci zemsty na kimś, broń Boże. Robimy to po to, żeby państwo czuli się bezpieczniej. Państwo, mieszkańcy powiatu. Wróćmy do ratownictwa medycznego, którego tak naprawdę nie miało być w Kętrzynie, panie starosto? Znaczy z tej wstępnej analizy różnego rodzaju porozumień, które były zawierane przez władze szpitala poprzedniej kadencji. Mogę mieć takie podejrzenia,
że komuś nie zależało na tym, aby ratownictwo medyczne funkcjonowało w szpitalu. I to nie jest tylko kwestia posiadania ratowników, pogotowia, bo szpital ma tak widzimisię. To jest również kwestia konkretnych, wymiernych efektów finansowych dla szpitala. Ponieważ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to są dodatkowe pieniądze, które zostają w naszym szpitalu, które można inwestować w ludzi, w sprzęt, w doposażenie, w poprawę jakości funkcjonowania. I tutaj bardzo dobrze się stało, że jednak szpital jest elementem konsorcjum kilku szpitali powiatowych i dzisiaj ratownicy medyczni są zatrudniani przez szpital powiatowy w Kętrzynie. Pracują jako pracownicy naszego szpitala. Będziemy niedługo posiadali również własną flotę pojazdów, czyli karetek pogotowia ratunkowego. I to z jednej strony, tak jak powiedziałem, daje nam pewne możliwości organizacyjne zarządzania tym, dysponowania, a z drugiej strony daje nam również to dodatkowe źródła dochodu, jeśli chodzi o środki Narodowego Funduszu Zdrowia, które wiemy, że sytuacja finansowa jest również sytuacją ciężką. Musimy o każdą złotówkę walczyć i dzisiaj pozbywanie się chociażby, czy chęci pozbywania się takich środków jest nie do przyjęcia, a z drugiej strony jeszcze mamy też, o których może to jest dzisiaj nie czas na taką dyskusję, ale mamy już przykłady namacalne, gdzie pieniądze szpitala były wydawane w sposób, można powiedzieć, delikatnie bardzo nieroztropny. To są kwoty różne. To są faktury, o których powiedział pan dyrektor, działa na wyobraźnię. 80 tysięcy złotych to jest kwota gigantyczna dla przeciętnego człowieka, co dopiero też dla instytucji, która zajmuje się lecznictwem w trudnej sytuacji finansowej. Ale to są też i drobne może kwoty, które zebrane w całość tworzą również takie wrażenie, że nie było należytego dbania o sprawy szpitala, stąd te zmiany. Wierzę, ufam, że to będą zmiany, które będą długookresowe w sensie zbudowania składu zarządzającego szpitalem. Ja jeżdżąc na spotkania ze starostami naszego województwa. Często te spotkania odbywają się w gronie starosta, dyrektor szpitala i starostowie, dyrektorzy szpitala. I kiedy zazdrością pewną patrzę na powiaty, gdzie często zmieniała się władza. To też nie jest stałe, tak? Nikt na zawsze nie jest starostą, nikt na zawsze nie jest radnym, nikt na zawsze nie jest członkiem zarządu. Te zmiany następowały po dwóch kadencjach, po jednej kadencji różnie. Natomiast mamy przykłady dyrektorów szpitali ościennych, gdzie dyrektorzy są 12 lat, 8 lat, 10. No to życzyłbym sobie tego, żeby to spotkało również powiat kętrzyński, żebyśmy w końcu przełamali tą niechlubną tradycję, że tak częste zmiany zarządzających również powodują pewną niestabilną sytuację organizacyjną w całym szpitalu. Ja się nawet założyłem z jedną z pań pielęgniarek, że ona już, ta kadra medyczna w szpitalu różnego szczebla jest tak przyzwyczajona do tych zmian, że przyjdzie kolejny pan dyrektor, ale to pewnie za 2-3 miesiące i będzie następny. Ja mówię, nie, proszę mi uwierzyć, ponieważ też rozmawiamy i z lekarzami, jako ja starosta, i z pielęgniarkami, z pracownikami szpitala, personelem różnym. No i ta pani mówi, no to ja bym się z panem starostą chętnie założyła o to i zobaczymy, kto za kilka miesięcy będzie mógł powiedzieć, kto miał rację. No mam nadzieję, że to ja będę miał rację, że stabilna sytuacja dyrektora, grupy, która, bo dyrektor nie jest tam sam, to też trzeba jasno podkreślić, tak? Jest przełożona pielęgniarek, jest zastępca do spraw medycznych, jest księgowa, jest kadrowa. Są osoby, które zajmują się administracją, są osoby, które zajmują się sprawami gospodarczymi. Oczywiście fundamentem są lekarze, tak? Ale poza tym musi też być taka normalna praca i poczucie wśród pracowników, że pracują i wiedzą, że to jest coś stałego, coś, w co warto inwestować, w co warto się angażować. I wówczas możemy mówić o poprawie też nie tylko jakości organizacyjnej, a w konsekwencji myślę, że to prowadzi do poprawy w ogóle sytuacji szpitala ogólnej. Panie dyrektorze, jak aktualnie wygląda sytuacja kadrowa w szpitalu? Z doniesień medialnych wiemy o zwolnieniach lekarskich 6 techników RTG. No, doniesienia medialne mają to do siebie, że są doniesieniami medialnymi. Rzeczywiście miał miejsce jednodniowy incydent,
i incydent się zakończył. Właściwie nie ma o czym mówić. Mieliśmy drobny problem z funkcjonowaniem rentgena przez jeden dzień. W tej chwili wszystko funkcjonuje normalnie. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ rentgen jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szpitala jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo państwu, właśnie mieszkańcom powiatu. Diagnostyka, podstawa diagnostyki, tak. Tak, oczywiście, ale nie chciałbym się tutaj nad tym tematem rozwodzić. Niewątpliwie załatwimy to we własnym gronie. Ten temat będzie niewątpliwie dyskutowany i myślę, że z korzyścią dla szpitala i dla pacjentów. Jeżeli mogę. Proszę bardzo. Chciałbym nawiązać do tematu, który poruszył pan starosta i pani również poruszyła, bo o tych drobnych rzekomo kwotach, które tak bulwersują. To nie, po pierwsze, jak się do sumy, doniesienie do prokuratury dotyczące podejrzenia wyłudzenia kwoty 80 tysięcy złotych w oddziale chirurgii nie jest jedynym, które złożyłem. Złożyłem również doniesienie do prokuratury, to już troszkę wcześniej, dotyczące podejrzenia niegospodarności przez ówczesnego dyrektora, czyli pana Jerzego Godlewskiego, i przeanalizowaliśmy cztery sytuacje, które wydawały nam się nieracjonalne, delikatnie mówiąc. Pierwszą z nich była wydzierżawienie samochodu osobowego bez jakichkolwiek znaków zapotrzebowania ze strony szpitala. Samochód, który był leasingowany przez firmę KTBS, została podpisana umowa między naszym szpitalem a KTBS-em na spłatę rat leasingowych plus inne koszty przez szpital, a w momencie zakończenia umowy samochód miałby pozostać własnością KTBS-u. Ja takiej umowy w życiu nie widziałem. Druga sprawa dotyczyła umorzenia doktorowi, czy właściwie solidarnie dwóm lekarzom, bo jest podpisana ta umowa, kwoty około 27 tysięcy złotych z powołaniem się na interes społeczny. Czyli zwykle to jest trudna sytuacja materialna, gdy za ten sam okres pracy ta firma wystawiła szpitalowi fakturę na kilkadziesiąt tysięcy złotych, na kwotę wyższą niż kwota umorzona. Trzecia sytuacja to była sytuacja podpisania umowy o promocję działań szpitala przez jakieś lokalne tu czasopismo na kwotę 2670 zł brutto, ile dobrze pamiętam. My nie mamy jakiejkolwiek dokumentacji obrazującej pracę wykonaną na rzecz szpitala, są tylko gołe faktury. Dla mnie kwota jest szokująca. Ja jestem wieloletnim samorządowcem i wiem mniej więcej, ile się płaci za kompleksową obsługę medialną firmom, które mają w swoim zanadrzu internet, telewizję i również prasę. A tutaj jest jakaś gazetka tak naprawdę. No i jeszcze ostatnia sytuacja to jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisko nieistniejące w schemacie organizacyjnym szpitala i z zakresem obowiązków całkowicie pokrywającym się z zakresem obowiązków innych pracowników. Oraz mamy jednoznaczne stwierdzenie pracowników szpitala w notatkach służbowych, że ta umowa była fikcyjna, jednoznacznie fikcyjna. Także trudno sobie wyobrazić, to w sumie się składa na kolejne 80 tysięcy złotych. Także proszę Państwa, to nie jest tak, że człowiek przychodzi i stara się znaleźć haka na poprzednika. Nie, to nie tak. Chodzi o to, żeby pokazać pracownikom szpitala, starostwu, a także Wam, mieszkańcom, że w szpitalu powinno zacząć być normalnie. To znaczy nie ma ludzi bezkarnych. My pracujemy wszyscy dla dobra tej instytucji, bo to jest instytucja funkcjonująca w niezwykle trudnych warunkach w tej chwili i warunkach finansowych, i warunkach kadrowych. Naprawdę 90% kadry w szpitala wypruwa sobie żyły, żeby szpital funkcjonował normalnie i źle jest, gdy cząstka, że tak powiem, rzeczywistości funkcjonowania szpitala tak negatywnie rzutuje na resztę. Chcemy, żeby było normalnie i chcemy, żeby dla Państwa było dużo lepiej. Proszę, zrozumcie to Państwo i pomóżcie nam. Odkąd pamiętam, wszystko, co dzieje się wokół szpitala powiatowego, to jedna wielka przepychanka polityczna. Panie starosto, ale chyba w końcu nadarzyła się okazja, kiedy lokalne samorządy, miejski i powiatowy, przestaną się kłócić, a zaczną razem współpracować. Czy jest na to szansa? Ufam, że szpital nie będzie tematem, który będzie rozgrywany politycznie, że tak powiem. Ja już to powiedziałem. Możemy naprawdę czasami się spierać o sprawy różne,
różnić się też pięknie czasami można. Każdy ma prawo do swojego zdania, do swojej opinii, do swojej koncepcji. Natomiast szpital nie powinien być w żaden sposób politycznie wykorzystany, ale jak można inaczej zdiagnozować sytuację, w której kilka tygodni po odwołaniu starosty pracę traci dyrektor szpitala, w ślad za nim odchodzą dobrzy specjaliści. Czy to nie było działanie polityczne? To gołym okiem widać, że tego typu sytuacja miała znamiona czy charakter ewidentnie polityczny. Dlatego moja deklaracja jest taka, że niezależnie kto dzisiaj sprawuje mandat radnego, kto jest w zarządzie, kto jest starostą, kto jest zastępcą, kto jest przewodniczącym rady, to szpital jest naszym wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców, samorządowców z terenu miasta, powiatu, z terenów gmin. I tutaj na pewno w mojej ocenie i z mojej strony nie będzie to przedmiotem wykorzystywania szpitala w takich bieżących działaniach politycznych. Wręcz chciałbym skupiać wokół szpitala różne pomysły, różne koncepcje. Chociażby proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób ukształtowaliśmy Radę Społeczną Szpitala. Przecież myśmy wyszli z propozycją do wszystkich wójtów, burmistrzów, żeby w składzie tej Rady Społecznej się znaleźli, nikomu nie blokując jakby możliwości chęcia uczestnictwa w gremium, które jest tak naprawdę gremium doradczym dla dyrektora. Ale wiemy, że mówię, im więcej osób, im więcej jakby punktów widzenia, tym być może te decyzje są później inne. I tutaj nawet kwestie ewentualnych, chciałbym doczekać takiej sytuacji w powiecie kętrzyńskim, w mieście Kętrzyn, żeby nawet po ewentualnych zmianach wyborczych, bo to wszystko zależy od wyborców, to wyborcy nam powierzają pewien mandat i zawsze ten mandat mogą nam odebrać. Jeśli nawet będzie dochodziło do zmian na funkcjach samorządowych, żeby nie było odbicia tego później w funkcjonowaniu szpitala. Jeśli oczywiście szpital będzie funkcjonował dobrze, jeżeli dyrektor będzie pracował dobrze, bo to też ja nie mogę powiedzieć, że dyrektor jest już raz na zawsze. To też podlega codziennej naszej ocenie, ocenie zarządu, rady i tutaj takich deklaracji nie chciałbym składać, ale życzyłbym sobie i życzyłbym Państwu, żebyśmy mieli w końcu sytuację, w której można śmiało powiedzieć, w szpitalu jest stabilnie, w szpitalu jest normalnie. Szpital Kętrzyński jest dobrym szpitalem, bo jest dobrym szpitalem. Naprawdę, to co pan dyrektor powiedział, pan dyrektor powiedział 90% kadry, ja powiem więcej, 99% kadry, codziennie się spotykam z tymi ludźmi tego szpitala, to są naprawdę oddane osoby, które poświęcają tam swój czas zawodowy, często i prywatny, i dla tego szpitala pracują i jest bliskie to im sercu, więc nie ma też się czego obawiać w sensie takim, że mieszkańcy powinni unikać naszego szpitala, wręcz przeciwnie. Naprawdę. Spośród tych lekarzy, którzy tam pracują, spośród pielęgniarek, opieka, dzisiaj widzimy, że inaczej wyglądają również oddziały po pewnych remontach, tak? Gdzie mamy salę z węzłami sanitarnymi. Za chwilę otworzymy izbę przyjęć, Państwo zobaczycie, to jest po prostu XXI wiek już, tak? W takim znaczeniu chociażby wizerunkowym i organizacyjnym, mam nadzieję, też w przyszłości. Dziękuję panom bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, Szpital Kętrzyński funkcjonuje dobrze. Zachęcamy do korzystania z naszych usług, a sytuacje, które są czasami przejściowymi, na pewno wspólnie postaramy się naprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję również ja Państwu za obecność i zapraszam Państwa na kolejne wydanie programu Na Gorąco już za tydzień. Do zobaczenia.